miarowych. Bardzo ciekawe urządzenia właśnie do testowania baterii, całe stacje takie. Kevin, do you purchase something new for Lin Yang? Hello. Is this for testing batteries? Yeah. Do you use this one? No. In our laboratory? This one not. Maybe I want to buy this new for our company. Nice. I think good choice. This one looks even better. Kevin tutaj przyszedł obejrzeć, dyrektor techniczny właśnie, urządzenia też pomiarowe, wybiera właśnie urządzenie dla Lin Yanga też nowe. Widzimy tutaj różne wtyki do też gazu. Tutaj już bardziej laboratoryjne urządzenia, stoisko, gdzie jest pomiar właśnie przepływu cieczy. Tutaj stoiska też typowo już inżynieryjne. Stoisko duże Star Energy, chociaż na samym stoisku wcale tak dużo nie ma, jest kontener. Po środku przede wszystkim ten utility scale, gdzie Star pokazuje właśnie to rozwiązanie. Tutaj mi się tylko nie podobają te systemy właśnie kanowe, bo zobaczcie, jakie te wtyki są, jak są zrobione. Dużo ciekawiej to jest u innych zabezpieczone przede wszystkim. I tutaj za gwiazdą Stara jest stoisko Lin Yang z rozwiązaniami kabinetowymi, kontenerowymi i przede wszystkim producent ogniw, gdzie Lin Yang dostarcza te ogniwa razem z joint venture z EVE. Przechodzimy dalej, stoisko Cactus. Też widzimy bardzo ładne kabinety, takie nowoczesne, z kółeczkiem podświetlonym. 125, 261 kWh i do tego EMS. Tutaj jeszcze prace nad EMS-em cały czas trwają. Widzimy stanowisko do EMS-u. Bardzo ładnie wyglądający też interfejs, taki prosty. Po drugiej stronie Shenzhen Electronics, gdzie tutaj widzimy różne linie. Urządzenia też, komory. Ho Energy, stoisko Ho Energy na właśnie pierwszej hali się znajduje. Przede wszystkim tutaj widzimy dużo EMS-ów i EMS-ów do kontroli kontenerów i kilka mniejszych stoisk, właśnie urządzenia pomiarowe. Tutaj systemy BMS-owe na stoisku w Łańcu. Bardzo dobrze MacroCore podświetlił swoje stoisko. We'll soon be having M3, 3, 8, 9.
tutaj widzimy chipy różnego rodzaju sprzedawane.